20 sierpnia w Międzyzdrojach boksujesz z Elmo Trają, Filipińczykiem, zawodnikiem chociażby w rankingu Boxrec, notowanym dużo wyżej od ciebie. Wydaje się, że naprawdę solidnym pięściarzem, pamiętając o tym, że w marcu też z byle kim nie boksowałeś. Jak do tej walki przygotowania do tej pory przebiegają? No na razie tak. Trenujemy już gdzieś 10 tygodni, 9. Bardzo dobre przygotowania, powiem, śmiało mogę powiedzieć, że nawet najlepsze. Byliśmy na obozie w Zakopanem. Tam robiliśmy wszystko na maksa, siłę, sprinty, technikę. Także przygotowania na pewno, mogę powiedzieć śmiało, że są najlepsze. Teraz wchodzimy na sparingi. No, czuję się trochę podmęczony po tym Zakopanem. No ale myślę, zdaje, że ta forma ma być dopiero w ten ostatni dzień, nie teraz. Wiemy, jak boksują Filipińczycy z reguły. Są to pięściarze zwykle ofensywni. Udało ci się jakieś walki Elmo Trai obejrzeć? Tak, oczywiście oglądałem kilka jego walk. Na pewno jest to pięściarz ofensywny, idzie do przodu, składa kombinacje ciosów. Ale powiem szczerze, że taki pięściarz mi będzie odpowiadał. Kibice lubią takie pojedynki. Chodzi mi oczywiście o rywalizację w ringu, kto te lepsze wymiany będzie miał. Mi się zdaje, że te lepsze wymiany będę miał ja. Jeśli mnie pięściarz zmusi do wysiłku, do tego, żebym bił dużo ciosów, to ja je będę na pewno bił. Mhm. No, ale pamiętam twoją walkę ostatnią z Karelem Sandonem i tam były takie momenty, że on szedł do przodu, też był pięściarz, który się nie bał i momentami trochę za długo w defensywie czekałeś na niego. Dokładnie, tak było. No, chciałem poboksować troszkę lewą ręką. Zresztą mówiłem ci po walce, że miałem tam chyba rundy, że uderzyłem kilka ciosów i to wszystko weszło. No teraz w tej walce będę chciał bić właśnie takie 10 rund, tak jak w drugą rundę na przykład z Karolem Sandonem. Widać ewidentnie, że ta poprzeczka idzie w górę, bo pierwszy rywal był naprawdę solidny, chociaż niektórzy się nie spodziewali i ten wygląda na być może jeszcze lepszego. Moim zdaniem jest lepszy, ale to dobrze chyba, że to idzie w tym kierunku, tak? Lepiej, a nie gorzej. No, to moja 12. walka będzie, jeśli wygram z tym zawodnikiem na tym poziomie, mi się zdaje, że ta walka mi dużo da. Dużo da sportowo, czy tak jeszcze wizerunkowo, rankingowo? Nie, no na razie patrzymy cały czas sportowo, tak? Jeśli chodzi o, nie wiem, finansowo, to nie mam co się porównywać do innych, którzy mieli 12 walki, tak? No, ja to na razie patrzę sportowo, później będę gadał ewentualnie o finansach. Co będzie kluczowe, żeby z tym Filipińczykiem sobie w ringu poradzić? No zobaczymy jak on w ogóle będzie przyjedzie przygotowany. Nastawiam się na najlepszą jego dyspozycję, no to czyli, że będzie miał w cholerę kondycji i będzie dużo ciosów zadawał. Oczywiście ja nie będę chciał mu ustępować w ringu, środek ringu będzie mój, będę bił dużo ciosów, no i zobaczymy, kto tą wymianę wygra. W Międzyzdrojach miałeś już jedną walkę, z tego co kojarzę. Tak, on wtedy był delikatnie kontuzjowany, ale to są generalnie chyba twoje strony. Dokładnie, to będzie nad morzem, ja mam 20 km do morza, także na pewno kondycyjnie będę czuł się bardzo dobrze. No bardziej mi chodzi o to, czy gdzieś kibice będą cię nieśli. To na pierwszym miejscu oczywiście kibice przyjeżdżają ze Słupska, z okolic, z Mianowic, Paprzyc, Zagórzyc, także pozdrawiam ich wszystkich. Na pewno będą, doping mi dużo da. Doping mi niesie, także czekamy na walkę i zobaczymy.